Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj rower, który przenosi mnie dekadę do tyłu, nawet 15 lat do tyłu, kiedy dla frajdy latałem sobie trochę maratony MTB i wyścigi cross country. Rower, rasowy rower MTB, hardtail, tak jak lubię, sztywna rama, Epic HT S-Works. AXS, czyli najwyższy model Specialized'a na 2020 rok do ścigania w MTB. Jest jeszcze wersja Ultra Light, totalnie bezkompromisowa. S-Works Epic AXS to wersja na elektrycznym napędzie z wbudowanym pomiarem mocy. Jest jeszcze bardziej bezkompromisowa wersja na mechanicznym napędzie Xtera i bez pomiaru mocy. Ona jest jeszcze lżejsza, ale ten model jest moim zdaniem najbardziej nowoczesny i najlepiej sprawdzi się na trasach wyścigów. Oczywiście, jeżeli przewidujecie, że będziecie eksploatować rower ekstremalnie, to albo można pomyśleć o wersjach Evo, albo można właśnie pomyśleć o wersji na mechanice, bo taniej wyjdzie naprawianie go po różnych przygodach. Na początek może zobaczymy, ile waży ten rower. Tutaj mamy go już z pedałami. To są jedne z najlżejszych pedałów dostępnych na rynku. Pedały ważą 184 gramy. Jak odejmiemy 180 od tego, co tu widzimy, to mamy 8,820, czyli 8 kg 800 waży kompletny rower bez pedałów, już z koszykiem na bidon i z kluczykiem, czyli kolejne tam powiedzmy 150 gramów pewnie można liczyć, czyli 8,7 będzie ważył goły rower, a 9 kilo waży gotowy rower kompletny do jazdy, no powiedzmy bez bidonów, ale już z pedałami. Także to ciekawy pomiar, bo zazwyczaj rowery waży się bez pedałów. Napęd to, jak wspomniałem, elektryczny SRAM. Cena tego roweru 41 999, no to na pewno jest niemało, ale SRAM XX1 Eagle AXS z przerzutką co prawda tylko z tyłu, bo z przodu mamy pojedynczą korbę też XX1 z pomiarem mocy, to jest dokładnie Quark XX1, tutaj jest pomiar mocy Quarka zamontowany. Pod tym coverem jest bateria i w ten sposób korba przekazuje pomiar mocy na wasze urządzenie, czy to na Garmina, czy to na Polara, albo Wahoo, zależy jaką kto ma nawigację, czy zegarek sportowy. Sztyca tradycyjnie, jak to w specach, 34,9. Karbonowa, dobrze tłumiąca drgania. Siodło również karbonowe. Jest to pewnie model Power, tak, dokładnie, Power S-Works, czyli siodło z otworem. Uniwersalny model stosowany również w rowerach szosowych firmy Specialized. Bardzo ciekawy jest ten koszyk, który tutaj jest zainstalowany fabrycznie. Po pierwsze ma trzy otwory mocujące, także można tu zamontować ten koszyk w dwóch pozycjach lub zamontować taki koszyk, który ma dodatkowe mocowanie właśnie chociażby na narzędzia i też jest to stabilizowane w tym miejscu. Tu jest zastosowany koszyk, gdzie bidon wkładany jest z boku, a tu w tym miejscu jest miejsce na multitoola. Powiedzmy przy wyścigu o pierwsze miejsce, no to jeżeli coś nam się odkręci, to będzie kłopot i pewnie będzie już po wyścigu po pudle, ale czasem taki mały kluczyk potrafi uratować wyścig lub właśnie również uratować miejsce na podium, jeżeli jedziecie z pewną przewagą, a poluzuje Wam się chociażby kierownica tu na rurze sterowej, czy w mostku, czy zacznie Wam zjeżdżać siodełko, albo co często się zdarza,
jarzmo to taki klucz i możliwość dokręcenia tego naprawdę ratuje wyścig. Jeżeli chodzi o opony, które są tutaj w tym modelu zastosowane, to są to modele Fast Track Control, czyli ciut mocniejsze od wersji S-Works, z mieszanki Gryption. Tubeless Ready oczywiście. Z tyłu mamy rozmiar opony 2,3. Z przodu też mamy rozmiar opony 2,3, także te same opony na obydwu kołach. Jeżeli chodzi o napęd, jest to 12-biegowy napęd SRAM Eagle, kaseta XG1299 o przełożeniach 1050, czyli o zakresie przełożeń 500%. To jest pięciokrotna różnica w przełożeniu, na którym możemy jechać. Oprócz ramy, która stanowi tutaj serce roweru, bardzo ważny i ciekawy jest też widelec. Jest to produkt RockShoxa, RockShox Seed z Brainem. Brain jest to inercyjny zawór, który zamyka przepływ oleju, pracę widelca, kiedy jedziemy po równym, a otwiera go, kiedy wjeżdżamy na dziury. Oczywiście jest na sztywnej osi ze 100 mm skokiem. Manetka znajduje się na widelcu, czyli trzeba puścić kierownicę niestety, żeby nią operować. Jest oczywiście regulacja tłumienia. Od spodu, przypuszczam, jeszcze mamy zawór. Tutaj mamy regulację, gdzie możemy ustawić ustawienia firm i soft, czyli widelec pracuje cały czas, a na firm uruchamiamy braina i widelec pracuje tylko wtedy, kiedy jedziemy po dziurach, a kiedy jedziemy po równym, jest usztywniony. Hamulce SRAMA z karbonowymi klamkami Level Ultimate. Takie same też tarcze hamulcowe pasujące do zestawu. Koła Roval Control SL. Oczywiście też karbonowe, bo przy tej klasie roweru nie może być inaczej. No i co? Tylna przerzutka SRAM XX1 Eagle. Tutaj nie ma dużego zaskoczenia i dużych nowości, bo jest to kaseta pasująca do reszty grupy. Generalnie bezkompromisowy model, kilogram, o ile dobrze pamiętam, cięższy od wersji Ultralight, którą mam nadzieję nagramy później u nas. 42 tysiące złotych kupa kasy, 9 kilo za kompletny rower, 8,7 za rower bez pedału, bez koszyka na bidon. Dużo pieniędzy, mało wagi. Rower na pewno dla ludzi, którzy mają pieniądze, którzy się ścigają na poważnie lub potrzebują bardzo lekkiego sprzętu do turystyki MTB. Aha, jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, o której nie wspomniałem. Tutaj, jak wiecie, jak pokazałem, mamy kluczyk, ale nie powiedziałem Wam, że resztę wyposażenia typu SWOT, o którym na naszym kanale możecie obejrzeć cały film, mamy tutaj ukryty w kierownicy i przy użyciu kluczyka, który właśnie stąd wyjąłem, możemy, odkręcając sobie kapsel sterów, wydostać stąd skuwacz łańcucha i spinkę, czyli w momencie, jak zerwiemy łańcuch w trakcie wyścigu, to tutaj mamy ratunek w postaci spinki schowanej tutaj pod kapslem i rozkuwacza łańcucha, który rozkłada nam się tutaj z tego oto, z tej oto gwiazdki sterowej. O, dokładnie tak. Teraz mamy rozkuwacz i możemy wykuć uszkodzone ogniwo, założyć spinkę i kontynuować wycieczkę lub wyścig. Co sądzicie o tym modelu? Piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę.
Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowości. I co, może do zobaczenia na jakimś wyścigu MTB, jeżeli uda mi się wrócić do starych zamiłowań. Dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!